Nie wiem, czy się gliny nie dosypać. Cześć, znowu Warsaw Spiders! Hej, witajcie! Dzisiaj widzicie, przed nami stoi takie terrarium. Widzicie, dosłownie kawałek, bo jest naprawdę duże. Ale będzie w nim nieduży pająk. Na razie jest to nieduża samiczka. Pterionochilus murinus u Sambara. Tak nam się właśnie wydaje, że to jest usambara. Tak ją kupiliśmy właśnie jako usambarę. Aczkolwiek, jeżeli wejdziecie sobie na terrarium.com i poczytacie o odmianach barwnych Pterionochilus murinus, to zobaczycie, że no trochę tego jest. Mamy odmiany pomarańczowe, podmarańczowo-czerwone, orange color form, red color form, typical color form, czyli jakieś takie jasno-żółte, stonowane kolory. BCF, brown color form, chocolate, dark color form. Jest tego naprawdę pełno, więc no... Są jeszcze hybrydy, więc no naprawdę można się pogubić. I najlepiej by było, gdybyśmy mogli sobie po prostu położyć koło siebie kilka murinusów w tym samym oświetleniu i porównać, który to jest który. No ale niestety tak nie mamy. Nie mam takiej możliwości, ale mieliśmy możliwość zakupienia sobie takiej pięknej oto murinuski o Doriana z Abaddon BCN, którego serdecznie pozdrawiamy. Musimy Dorianowi zaufać, że to jest właśnie Sambara. A jak ktoś by z Was wiedział lepiej na przykład, albo no nie wiem, miał przypuszczenia, że to jest jednak inna, to możecie nam śmiało pisać w komentarzu. My się nie obrazimy absolutnie, przyjmujemy krytykę, więc śmiało. Mam nadzieję, że Dorian się nie pomyli. Nie krytykujcie znowu za bardzo, żebyśmy się nie załamali, jednak to dla serduszka nie jest dobre. Dodatkowo, ptasznik ten nie nadaje się absolutnie dla osób początkujących, z tego względu, że jest silnie jadowity, z tego względu, że jest to ptasznik z starego świata, nie wyczesuje włosków parzących. Jest bardzo szybki, stawia się, nie ucieka. A czy może nie jest najszybszy ptasznik, ale jest no... Ale ma takie zrywy, no ma swój temperament, tak? Więc jak na przykład, no na pewno nie jako pierwszy ptasznik, absolutnie. Chociaż no są osoby, które... Na grupach czasem pytają o to, czy usambara może być na pierwszego, bo się podoba, tak? Więc no, to w sumie zależy od danej osoby, ale no ja bym nie polecała. Wszystko zależy od charakteru człowieka i od tego, jakie ma odruchy i czy potrafi się zachować przy takim ptaszniku. Także jest to ptasznik afrykański i właśnie postaramy się zrobić mu takie pustynne terrarium, żebyśmy odwzorowali mu dobrze biotop. Będzie nasze pierwsze pustynne terrarium, więc proszę, by ograniczyć się falę hejtu. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Że nie odpadnie nam na przykład ścianka, bo chcemy generalnie zrobić ściankę tylną właśnie z gliny. Powiedzmy, że to jest to terrarium testowe. Jeżeli się uda, to prawdopodobnie to sobie jeszcze kiedyś powtórzymy przy jakimś innym gatunku. A ja Wam jeszcze pokażę fajną aplikację na telefon, którą możecie sobie pobrać. Nie jest to żadna sponsorowana tam reklama. Możecie od razu naszą słodką tapetę. Powinnam sobie ustawić pająka pod ten film, ale nie ustawiłam. Tutaj widzicie jakiś tam nasz zaobserwowany gatunek. Generalnie aplikacja nazywa się właśnie Naturalist, czyli tam przyrodnik, można powiedzieć. Macie tutaj swoje konto, zakładacie sobie. Wszystko jest darmowo oczywiście. Możecie jakieś tam właśnie swoje obserwacje dodawać w kierunku, gdzie tam jesteście. Ze zdjęciem czy bez zdjęcia. No nic, ale jak chcecie znaleźć jakiś gatunek pająka, niekoniecznie pająka, dość inne zwierzęta. Patrzcie, roślinne ssaki, owady, ryby, pajęczaki, ptaki, ale nas interesują właśnie pajęczaki, lokalizacji niekoniecznie musimy wybierać, szukamy. Tutaj się pojawi teraz bardzo dużo różnych, a czekaj, bo w mojej lokalizacji bierze, to nie tak, piszemy sobie, to skasujemy. I powinno się, mam nadzieję, już wyszukać. Na przykład tu jest usambara Abaddon. Tutaj widzicie mniej więcej, gdzie kto się znalazł, gdzie zaznaczył, że właśnie takiego pająka spotkał. Tam jakieś adnotacje można dodać, ale akurat ta osoba nie dodała. No i mamy zdjęcie, czyli jak ten
pająk, gdzie został spotkany, akurat tu przy swoim gnieździe został spotkany. Możecie zobaczyć, co było dookoła, jakie podłoże. No można się po prostu tak wesprzeć, jak nie macie na przykład pomysłu na terrarium, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda biotop gdzieś tam w naturze. Tu ktoś znalazł na przykład między liśćmi tego pająka, gdzieś tam sobie chodził. Czyli widzicie, że to są suche liście, jakoś tak właśnie takie pustynne klimaty. Tu na liściu jakimś, czy na czymś drewnie. Jakiś korzy. I też, ale tu gdzieś chyba... Czasem to są w ogóle te zdjęcia jakieś takie z domu, jak ktoś po prostu tam, w tamtych rejonach z domu własnym spotka, to w ogóle są takie... Tu chyba ktoś by znał. Tu gdzieś przy domu na przykład. Patrz, gdzie ten. Zobaczcie, tu ma norę gdzieś pod domem chyba. No. W sumie w Afryce to takie domy, no nie takie jak u nas są. Tu na ręce ktoś ma. Naprawdę, warto popatrzeć, zobaczcie sobie. Bo to jest coś ciekawego i tam jest bardzo dużo tych pająków. Możecie też swoje właśnie dodawać. A my planujemy też z Łukaszem, jak przyjdzie wiosna, będzie trochę cieplej, zwierzęta zaczną wychodzić gdzieś tam z norek, to planujemy zrobić taki trip i wyjść w miasto, poszukać jakichś pająków z tą aplikacją, jakieś fajne obserwacje. Więc jeżeli chcielibyś jako taki filmik z tego, jak chodzimy sobie, nie wiem, czy po jakichś polskich lasach, czy nawet nie wiem, gdzie za granicę pojedziemy, żeby to właśnie tą aplikacją śledzić, robić zdjęcia, to dajcie znać w komentarzu, no, czy takie filmy byście chcieli, też w stylu takich vlogów na przykład. To by mogło być coś bardzo fajnego. I coś zupełnie innego, nie? I takie trochę na luzie. W takim razie my bierzemy was tutaj, na zbliżenie. I bierzemy się za urządzenie terrarium. Tak. To bierzemy się, kochani, za robienie ścianki i podłoża. Mamy glinę taką od TerraShopu. Glina terrarystyczna. To jest 1 kg, to jest taka w sumie 1/3 pojemnika, to ją damy. Mamy jeszcze drugą od nich koloru jasnego, ale też zobaczymy, czy zmieszamy ją, czy nie. Wydaje mi się, że trochę ją zmieszamy. Mamy też piasek. W ogóle ten film to jakoś ciężko nam się kręci. Padła nam karta pamięci. Zbieraliśmy się chyba miesiąc. O, no dobra, lecimy dzisiaj. Ile tu jest tego piasku? 1,5 kg. Mam taki fajny piaseczek. Czyli w sumie, jak chcieliśmy na kilo gliny, dać 3 kilo piachu, tak? Więc jak gliny jest 1,5 kg... To dałeś kilogram gliny, tak? Tak. Ona jest śmieszna taka. Że coś tu było w tej glinie. Co było? Nie wiem, jakieś... Może grudka gliny po prostu. Nie, takie białe coś. Nie wiem, teraz tego nie znajdę już. Dobra, też tego będzie ścianka. Powsypujemy piasek. I tu jest 1,5 kg piasku. 1,5 kg, czyli jeszcze damy jeszcze 1,5 kg. Które będziemy mieli 3 kilo. Boże, jak ja lubię robić takie mieszanki, jakbyśmy ciasto jakieś robili, co? No, bo niech to ogólnie dobra, bardzo dobre ciasta robi. No, pyszczota. Możecie sobie wyobrazić, że to jest kakao i cukier. Może kiedyś zrobimy sobie taki konkurs na ciasto dla widza, które zrobi Weronika. Coś szukasz? Kakao i cukier. Teraz dawaj jajka. Dobra, mamy piasek. Czyli mamy 3 kilo piasku, mamy kilo gliny. Czyli w sumie 4 kg, tak? Tak, czyli w sumie 4 kg. Masakra. Z tego względu, że będzie... bardzo dużo. Przydałoby się coś ciemnego, żeby tak zrobić. Chociaż w sumie... Z tego że jest duże terrarium i trochę więcej tego piasku. Mieszaj. W sumie zobacz, no. Nie jest fajny złe. Ten kolor. Ale wydaje mi się, że mógłbym tej gliny trochę podsypać, jakie tej jasnej. Jakie to jest miłe. Dobra, jeszcze nie ma. Może podsypię trochę tej gliny jasnej, może akurat pół paczki. Której? Tej jasnej na no przykład. No pewnie. Spróbujemy. Będzie więcej gliny, to wtedy powinna być bardziej taka, wiesz... No i też fajny kolor może wyjść. No. Pomieszamy.
małe półgliny. Czyli pół kilo. Taki lekko żółty ten kolor, nie? No. Trochę inny niż tamten. Zobaczcie. Glina. Mieszamy. Ja teraz pomieszam. Jak mówiliśmy na początku, eksperymentujemy. Tak. Pierwszy raz w ogóle dotykamy takiej faktury glinowatej. Śmieszna jest w sumie. Czuć, że to jest glina, tak się lekko lepi jakby. Czyli ja kiedyś używałem w sumie gliny, ale to jak robiłem zanęty rybne. Zanęty? Tak, zanęty się daje glinę. Zanęty. Z tego względu, żeby była bardziej taka, wiesz, elastyczna. Żeby się tak szybko nie w wodzie nie rozwaliło. Pamiętam, chyba razem rzucaliśmy nawet, nie te wieczorne takie. Tak mówiliśmy na koszyczku. A ja sobie kiedyś z gliny budowałam domy, ale to było dawno. Może dam mi jeszcze tej gliny w sumie. Co ty na to? Nie. Tak się zastanawiam. A miała być proporcja 1 do 5? 1 do 3 albo do 4? Do 4. Do 4, 1 do 4. Ale w sumie wydaje mi się, że im więcej gliny, tym powinna być taka bardziej zwięzła, nie? Czy się mylę? Nie wiem, Łukasz, oboje robimy to pierwszy raz. W sumie kolor ma fajny, powiem ci. Ciekawe, jak po dodaniu wody będzie. Dajemy się tą glinę, czy nie? Nie, kurz. Chyba, że damy tej gliny, co mamy od... O, tak, to od Reptilidii. Ma fajny kolor. To był w sumie jeden zakup, który nam się przydał jak na razie. Ale ona ma bardzo ładny kolor, więc mogłaby fajnie tu wyglądać. Mhm. Nie chcę dawać wszystkiego, bo chciałbym też dać do podłoża trochę tej gliny, bo bardzo ją lubię. O! No. Tak podkręciła ten kolor. Tak. Na czerwono. Dobra. To krudo. Czyli w sumie mamy ile teraz? 1,5 kilo, powiedzmy, że... Kilo 75. Były 3 kg piasku. I 75 gliny, czyli około 5 kg masy jest całej. Dobra, żeby nie rozwodnić, dałem po prostu teraz dwie szklanki. Wymieszamy to. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Generalnie to powinna całość wchłonąć, nie? Żeby całość wchłonęło. Ale kolor powinien ma fajny taki. No, co ci to przypomina? Nie wypowiem się. Taka cisza. Nie zapadła niezręczna cisza. Powiedzcie, co wam to przypomina. Zostawcie w komentarzu. Czekaj, wiesz co, bo powiem ci, że na żywo ten kolor jest trochę bardziej taki brązowy. No. A w kamerze to jest taki inny, więc no. O, teraz widzicie trochę taki... Bardziej rzeczywisty. Ale wydaje mi się... Ładny jest. Wydaje mi się, że... Sobie pomacam. To jest takie... Ej, wiesz co? To jest idealne chyba teraz, żeby z tego coś lepić. Tak, wydaje mi się, że więcej wody nie trzeba. Bo się nie utrzyma, nie? Tak. Będzie się tak rozmazywać, nie? Zostaje w rękach. Jest taka faktura, taka... A jakby się taki kolor nam na ściankach rozmazał, to by naprawdę nie wyglądało dobrze. Patrzcie, mam ręce jak człowiek pierwotny. Łukasz, to się lepił! Jeżeli chcielibyście, żeby to wyglądało na twarz Weroniki... Nie, nie chcielibyście tego. Zostawcie łapkę w górę. Ej, naprawdę, to jest takie fajne. Zróbcie sobie glinę w domu i się pobawcie. Ja polecam gorąco. Ale czuję się. Faktura ma chyba fajną, powiem ci. No, fajną, no. A ty wyglądałeś, jakbyś sobie ulepił taką... Tylko czy nam tego wystarczy tutaj? Wiesz co, no to ma pójść na tył, tak? Tak, ale powiem ci, że dużo tego nie ma. No ale więcej nie zrobimy, bo nie mamy. Dobra, musimy sobie łapać. To najwyżej już... tylko ściankę zrobimy z tego. Zastopuję. W takim razie ściankę mamy już przygotowaną. Teraz idziemy umyć łapę i bierzemy się za oklejanie terrarium.
Jesteśmy, kochani, z powrotem. Weronika będzie nam tutaj lepiła ściankę. Gliniankę, lepiankę do meczek. Zobaczcie, taka jest glina. Trochę ją jeszcze zmoczyliśmy, żeby nie wysychała w trakcie. I zaczniemy sobie od tyłu. Byłam dzisiaj specjalnie właśnie w Carrefourze zobaczyć, czy są balony. I oczywiście balony były, ale większe, no. A przecież nie wsadzimy tutaj do terrarium 40 cm balona, no bo ten pająk by chyba oszalał. Nie miałby zająłby całe terrarium w sumie. Miałby nic poza właśnie jamą. Ale wpadliśmy na pomysł taki, żeby użyć torebki foliowej, takiej spożywczej, napompowanej powietrzem po prostu. I zaraz zobaczymy, czy to w ogóle się uda. Glina jest na szczęście takim materiałem plastycznym, jak coś Wam nie wyjdzie, to możecie to na nowo sobie wyjąć, zmoczyć i będzie znowu do użytku. Łukasz, włożysz balon, bo mam ręce brudne. Już. Bański woreczek. Prowizoryczny balon. Ale powinien dać radę, no. Zaraz i tak będzie wyjęty. Zmieniliśmy trochę kart, położyliśmy tutaj trociny od tyłu, żeby się lepiej widzieli. A Weronika będzie starała się zrobić taką jamkę właśnie z gliny. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Żeby ten balon nie uciekał jakoś, słuchajcie. Jak mówiliśmy, wszystko testujemy, zobaczymy, jak to właśnie się uda. Ścianka już w miarę jest, więc teraz czas na korzeń. Uwaga, żeby go nie przebić. Czekaj, jak to dać właśnie? No nie wiem. Nie wiem, w tą stronę miało być. Tu jest ścięty, więc trzeba było jakoś coś takiego zrobić, nie? Dobra, kończymy jeszcze tutaj tył, detaling. To tą czaszkę już wbijemy, co? Już chcesz czaszkę wbijać? No, tutaj ją wbijałaś chyba, nie? Łukasz nie może doczekać. Tu chyba miała być gdzieś. Czekaj, bo czaszka to jest bardzo ważny element. Ja tutaj skończę jeszcze tył. Coś tam jeszcze dodamy, żeby były takie jakby bruzdy. A może byśmy wbili o to od razu tą glinę na samą górę? Można. I taki krzaczek, wbić go? No. To mi się wydaje, że będzie pasował taki, o. Taki krzak jakby wyrastał. Śmiesznie to wygląda. Ale pasuje, bo to jest takie suche. Korzeń jest taki też suchy. Wszystko takie właśnie w pustynnym klimacie. Mamy jeszcze takie kamyczki, które dostaliśmy od Arka z Terra Shopu, które się ogólnie stosuje dla mrówek, do detalingu. A my stwierdziliśmy, że użyjemy go przy ściance, żeby trochę tak, wiecie, tą lepszą, fajniejszą strukturę uzyskać. I właśnie Arkowi się ten pomysł podobał i stwierdził, że będzie wspierał takie fajne inicjatywy, takie fajne pomysły, koncepcje i że da nam go w gratisie.
Dlatego bardzo dziękuję, Marku. Powiem tak, jakbyśmy mieli więcej gliny, to można by jeszcze więcej pokombinować. I tak, użyliśmy bardzo dużo. To jest taki fajny materiał. Możecie z tego zrobić naprawdę, wyczarować sobie takie terrarium, jak tylko zamarzycie. Jakieś właśnie korzenie. Im więcej takich fajnych rzeczy, tym lepiej tak naprawdę. Tak wyglądają teraz moje ręce. Piękności. Okej, czas na czaszkę. Taka jakby krowia. Bardzo fajna, bo taka niesymetryczna. Niesymetryczna, właśnie lekko poszarpana. I właśnie tutaj ją chcemy wbić. Zobaczcie, jest ważny moment. Ta czaszka zrobi fajną robotę w terrarium. Nie ocieramy o mikrofon? Chyba nie. No jakoś tak chyba. Nie wiem, bo to jest. Jak ją wbiję, tak zostanie, bo się ubrudzi. Stresuje się. O. Może głębiej jeszcze. Dobra, ogólnie to chyba skończyliśmy na dzisiaj. Póki co chyba więcej już nie nagramy, musimy poczekać, aż to wyschnie. Ale możemy jeszcze, wiesz co zrobić? No, obsypać tym. Tymi tak. Kamyczkami od Arka. Tak. Czekaj, zaraz ja potrzymam. Ty możesz posypać. Może nie dam wszystkiego, żeby miał jeszcze. Na pewno tutaj bym obsypała. Przy tej czaszce. Czaszka wygląda mega, co? No, przepięknie. Śliczna. Nie za dużo, nie za mało. Ciężko było taką znaleźć, powiem wam, bo przeważnie są albo mniejsze, albo już takie naprawdę duże. Mam nadzieję, żeby się trzymało, że jakoś nie rozpadnie. Jeszcze za jakiś kamyczek, czy już nie? Cały czas jest balon, który później przebijemy. Czy coś jeszcze dawać? Mhm. Zastanawiam się, co tutaj na tył damy. Bo wy tutaj teraz widzicie takie ścinki, ale to tak naprawdę jest tylko podłożone. A może je zabiorę? Tutaj na tyle nic nie ma. Już nam gliny nie starczyło, żeby zrobić tutaj z tej strony. Dużo gliny poszło tutaj, żeby się trzymało cała ta jaskinia, która będzie dla naszej murinuski jako gniazdo. Więc tutaj mamy wolną ściankę. Ale chyba nie wygląda to źle. Nie, nie jest tak źle. Ten korzeń jest świetny. Bo miseczkę z wodą damy później, nie? Tak, jak będziemy podłoże. Robić podłoże. Mamy takie coś. To myślałem, może gdzieś tutaj z boku. To by dać takie coś, tak też wbić. A możesz wbić w sumie. Na przykład z tej strony ja bym to dała. Tutaj to może nie, ale tu wyżej myślałem wydać. Tylko wbij, nie kłódź. No. W takim razie co? Terrarium w sumie musi teraz wyschnąć. Poczekamy sobie dzień albo dwa. A na dzisiaj misja wykonana. Widzimy się w kolejnym dniu, jak terrarium wyschnie. Na razie.